Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich na kwalifikacjach do Grand Prix Azerbejdżanu, runda czwarta. No i bez przedłużania lecimy z kwalifikacjami na torze w Azerbejdżanie. I po kwalifikacjach się słyszymy. No i jesteśmy już po kwalifikacjach do Grand Prix Azerbejdżanu. Jutro startujemy z czwartej pozycji. To nie był nasz dzień. Lukas Weber wygrywa w kwalifikacjach, później Norris i Butler na trzecim miejscu. No i bez przeszkodzenia lecimy z wyścigiem. Halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Grand Prix Azerbejdżanu, Tor Baku. Runda czwarta. 20, prawie 7 stopni, gorąco jest w Azerbejdżanie. Lepiej sprawdzimy, zobaczmy miejsce po wczorajszych kwalifikacjach. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Great work from Lukas Weber yesterday sees him start. Lukas Weber na pole position, później Lando Norris. Idąc dalej mamy Butler. Czwarte, Baker, Sebastian Vettel, Leclerc, Verstappen, Magnussen, Ricardo, Perez, Raikkonen, Hamilton, Damien Kwiat, Gasly, Grosjean, Russell, Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi, Albon, no i Staw Kazenka, Valtteri Bottas, a my się przenieśmy na tory i po wyścigu się słyszymy.
they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Virtual safety car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. They're retiring from the race. This lap, give us the best in lap you can.
seconds. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Thank you.
seconds. By 5/10 a lap.
There's 3 laps of fuel remaining. No i zajmujemy 3 miejsce w wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu. Kolejne 3 miejsce w tym sezonie. Cały czas 3 miejsce. A znów Alfa Romeo wygrywa. W kapitalnej formie są Alfa Romeo. Lando Norris wygrywa wyścig. Jak mówiłem, Lando Norris wygrywa wyścig. Na 2 miejscu Lucas Weber, a my na 3. No i my się już słyszymy podczas kolejnego Grand Prix. Do następnego odcinka. Cześć! And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Despite the best efforts of our championship leader, that lead has taken a bit of a knock today. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson, who do you pick? It's got to be Valtteri Bottas, a commanding performance that I think had the audience's eyes glued to him for the majority of the race. It's time to check out the constructor's standing.